W pierwszym dniu zabawy bez względu na wiek i płeć widownia szalała pod sceną, śpiewając ulubione szlagiery zespołów disco polo. Niekwestionowaną gwiazdą wieczoru była grupa Weekend, która właściwie już tylko akompaniowała publiczności podczas wykonywania swego mega hitu "Ona tańczy dla mnie". Przepis na sukces wydaje się być prosty. Ja robię wszystko na 100% i robię to z całego serducha, to mi sprawia frajdę. Ja zawsze powtarzam, jeżeli nie będę miał z tego frajdy, jeżeli wyjdę na scenę kiedyś z musu, to ja po prostu już tam nie będę wychodził. Ja wychodzę na scenę, bo lubię, chcę, uwielbiam być na scenie i to chyba jest cały przepis i magia tego wszystkiego. Lotnisko zamieniło się w wakacyjne miasteczko. Były karuzele, diabelskie młyny, tory wyścigowe i mnóstwo atrakcji charakterystycznych dla Luna Parków. Nie boi się pan? Nie, ona jest wariatka, zawsze chętnie korzysta z karuzel. A jak się panu Święto Miasta podoba? Bardzo dobrze. Jeszcze nie dotarliśmy na scenę, ale fajnie, że jest duży plac zabaw, duże atrakcje. Na Święcie Miasta najbardziej się podoba disco polo, chyba że jest też fajne zespoły są na drugi dzień, ale jutro to tak bardziej dla takich trochę wiekowych. Sobota stała pod znakiem muzyki disco dance. Gwiazdami wieczoru były legendarne grupy lat 80. ubiegłego wieku. Najpierw zaprezentował się Bad Boys Blue. Soliście towarzyszyły dwie wyjątkowo urodziwe Polki, żona i jej siostra, które śpiewają w chórkach. Po nich na scenie pojawili się panowie z Papa D, znanego wcześniej jako Papa Dance. Zespół ten miał kiedyś ponad 50 fanklubów w kraju. Tutaj w Legnicy też mieliśmy swój fanklub, bardzo prężnie zresztą działający. Pamiętam, że jak wygraliśmy festiwal w Opolu w 1987 i 1988 roku, raz piosenką Maxi Single, a raz piosenką o Monalizie, to właśnie fankluby tutaj z Dolnego Śląska, z okolicy bardzo prężnie działały i jak odczytywane były wyniki z Wrocławia, z ośrodka telewizyjnego tutaj, to zawsze był Papa Dance na pierwszym miejscu. Na niedzielnym finale Święta Legnicy pojawiła się zupełnie inna publiczność. Widowni sercach skradły przede wszystkim Łąki Łan. Ich lider to urodzony showman, który doskonale wie, jak rozgrzać emocje do czerwoności. W rytm ich muzyki kołysali się wszyscy bez wyjątku. Korzystamy z wszelkich aspektów muzyki, że tak powiem, energetycznej, czyli zahaczamy o house, o disco, czasami o techno, nie boimy się rock and rolla, którego uwielbiamy i też często to słychać, więc po prostu bawimy się muzyką i ta eklektyczność powoduje, że dużo osób nas słucha. Początek wakacji wyraźnie sprzyjał przyjaznej atmosferze. Jesteśmy najlepszą ekipą na tych dniach Legnicy! Tak, tak, to właśnie my. To jest prawda! Alkus, skład! A jak się bawicie? Powiedzcie coś oczy zielone, oszalałem! Na zakończenie święta wystąpiły Strachy na Lachy i Grabaż, który przypomniał, że ich nazwa zespołu zmieniła się właśnie po historycznym koncercie, jaki dali w Legnicy. Pierwszy koncert Strachów na Lachy odbył się w Legnicy we wrześniu roku 2001, to jeszcze wtedy nie były Strachy na Lachy. Nazywaliśmy się Grabaż plus ktoś tam jeszcze, bo do końca nie było wiadomo, kto tam w końcu ostatecznie wystąpi. Zdaniem publiczności największą rewelacją Święta Legnicy były Łąki One, które w jednogłośnej opinii dały najbardziej energetyczny koncert. Niektórzy poczuli taki przypływ emocji, że postanowili wejść na scenę i zaśpiewać razem z artystami.